Cześć! 14 dzień kalendarza adwentowego i w tym dniu mamy bardzo fajny czołg premium 8 poziomu radziecki, ciężki, IS-3A w wersji z zestawem oraz sam czołg. Cena 266 zł 87 groszy, czyli bardzo dużo za czołg. Miejsce w garażu 5500 golda, 15 razy misja PD razy 5 za zwycięstwo, 30 razy rezerwa osobista, 100% załogi, doświadczenia dla załogi na 2 godziny. Wersja, można powiedzieć, bez tych dodatków, 195 zł 51 groszy. Oczywiście niby bardziej się opłaca ta wersja z goldem, ale tak i tak te ceny, no niestety, są zdecydowanie za duże jak na naszą polską kieszeń. 60 euro, czyli powinno moim zdaniem to kosztować 60 zł u nas, ale okej. Oczywiście ten czołg posiadam w garażu, no i on w zasadzie, można powiedzieć, jest najlepszym moim zdaniem czołgiem premium ósmotierowym na twierdze ósmotierowe, które często są grywane w aktywnych klanach, czyli dlatego jest ten czołg lepszy od ISA 6 na przykład, ponieważ IS 6 no niestety musi czasami używać goldowych pocisków na twierdzach. Tam ma penetracji 175, a tutaj mamy 221 na podkalibrowych pociskach. Oprócz tego, już Wam pokażę porównanie między tymi dwoma czołgami. W zasadzie wychodzi na to, że te czołgi są bardzo podobne, ale powiem Wam szczerze, że IS-3A jest moim zdaniem chyba nawet lepszy, ponieważ po pierwsze ma przeładowanie pocisku lepsze. Tutaj nie ma ładującego załoganta, tylko jest mechanizm ładujący, który powoduje, że przeładowanie jest na poziomie, już Wam powiem, 9,9 sekundy, a jeżeli chodzi o IS-3, jest o sekundę wolniej. Następna rzecz, niby celność jest gorsza i to sporo od ISA 3, no ale jak wiadomo, czołgi premium 8 tieru, na przykład IS 6, 112 i tak dalej, również mają tą celność słabą. Opuszczenie działa taka sama, wszystko tutaj na podobnym poziomie, mobilność, żywotność jest niby lepsza, dlatego że ma 50 HP więcej. No i mobilność też niby lepsza, chociaż silnik jest lepszy w IS-3 i to o sporo, bo 700 koni, tu mamy 520. Prędkość maksymalna lepsza jest IS-3A, ale IS-3A chyba ma lepsze opory gruntu i naprawdę jeździ się nim bardzo, bardzo podobnie. W opisie dam Wam link do odcinka Pokaż co potrafisz na tym czołgu. No a ja się przejadę. Oczywiście to będzie moja pierwsza bitwa, jeżeli chodzi o patch nowy 9.17. Jeszcze z Szwedami nie grałem. Zapraszam Was na godzinę. Teraz jest godzina... Aha, już w momencie. 20.12, czyli w okolicach godziny 21.00 i 21.30. Będę zaczynał ekspić czołgi szwedzkie, czyli zacznę od medów i TD-ków na zmianę. Nie starczy mi na czołgi ciężkie, raczej wymiennego doświadczenia. Dobra, no to zagram teraz bitewkę tym czołgiem. No i zobaczycie, jak się sprawuje na polach bitewnych. O, mamy w przeciwnej drużynie, ale to nie jest Polak, WOT, jakiś współpracownik społeczności, który testuje ISA 3A. Prawdopodobnie będę może w jakimś filmiku zagranicznym, więc muszę się teraz sprężyć. No niestety nie mam koło siebie ISA 3, żeby porównać mobilności, ale jak widać, Tigerka łykam bezproblemowo. No ale to Tiger, wiadomo, nie jest mobilny zbytnio. Jak widzicie, 9,87 przeładowanie.
Słuchajcie, w ogóle zapraszam jeszcze dziś na streama, bo będzie konkursik, będzie można wygrać jakiś czołg 6 lub 7 poziomu. Oczywiście przypominam, że streamy moje są od lat 18. Dobra, jadę tam na tego ISA 3. No nie wierzę, nie przebiłem. Muszę poprawić. Kurde, no co jest? Coś nic nie wchodzi. Dobra, IS-3A. Padł. Dobra. Tak jest. No taka szybka bitewka pokazująca, że ten czołg naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemny. Dobra. To co? Jedziemy. Aha. Trzeba się wracać. O! No niestety popełniłem błąd. No niestety nie udało się. Popełniłem straszny błąd, ale pokazałem wam, że czołg ten jest naprawdę bardzo fajny. Oczywiście cena za wysoka, no ale to już jest wasza decyzja. To wszystko. Ja dziękuję za uwagę. Przypominam, zapraszam dziś na streama. Będę ekspił Szwedy i zrobię jakiś konkursik. Trzymajcie się i do zobaczenia.